po których straciliśmy bramkę i dosyć frajersko przegraliśmy spotkanie, które układało się, wydawać mogło się ułożyć pod nasze dyktando. Brak szczęścia z naszej strony. Trzeba się koncentrować na kolejnym meczu. Na pewno nie jest to łatwy etap teraz i piłkarzy, i nasz sztabu, no ale doświadczenie się zbiera poprzez porażki, a nie poprzez zwycięstwa, także na pewno solidne wnioski wyciągniemy po tym meczu i musimy się już koncentrować na następnym. A na boisku Drodzy Państwo, to już jest koniec meczu. Co mogę powiedzieć? Przegrywamy 2-0. Musimy ten wynik do porażki wziąć na siebie. A jeśli chodzi o takie wrażenia z meczu, tak jak mówię, no trochę zabrakło na pewno skuteczności, byłoby inaczej. Dziękujemy Państwu serdecznie za przybycie na dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na kolejne mecze Jagiellonii.